To jest wieczór WTK Sonia Kobylańska-Juźwik. Dobry wieczór. Za kilka dni minie 28 lat od śmierci Jarosława Ziętary. To jedyny w historii Polski przypadek zabójstwa dziennikarza w związku z jego pracą. Mimo że już tyle lat upłynęło od jego śmierci, wciąż nikt w tej sprawie nie został skazany. O szczegółach porozmawiam z dziennikarzem śledczym, kolegą Jarosława Ziętary, Krzysztofem M. Kaźmierczakiem. Dobry wieczór. Witam Państwa. Czy po tylu latach masz jeszcze wciąż nadzieję, że winni zaginięcia i śmierci Jarosława Ziętary trafią do więzienia? Czy z roku na rok ta nadzieja jednak trochę słabnie, kiedy widzisz, jak przewlekle toczy się ta sprawa? Znaczy, ja z jednej strony mam nadzieję cały czas, że sprawa ta ostatecznie zakończy się wyrokami skazującymi, chociaż zapewne potrwa to jeszcze sporo lat. Natomiast mam niewielką nadzieję na to, że zostaną także inne osoby poza tymi trzema oskarżonymi pociągnięte do odpowiedzialności. No, część z nich nie ma już szans stanąć przed wymiarem sprawiedliwości ze względu na to, że albo zostali zabici, albo zmarli z przyczyn naturalnych. Natomiast są jeszcze pewne osoby zamieszane w tą sprawę, jak przynajmniej wynika z przebiegu trwających procesów, które no, nie miały postawionych zarzutów i prawdopodobnie nigdy nie będą miały postawionych zarzutów. Mhm. Krzysztofie, to może dla tych, którzy nie znają tak w szczegółach tej sprawy, powiedz, kogo masz na myśli? Co na ten temat już w tej chwili wiemy i kogo masz na myśli, mówiąc o kolejnych osobach, które powinny też stanąć przed wymiarem sprawiedliwości? No, oczywiście nie mogę podać imiennie, ponieważ no, są to osoby nieobjęte aktami oskarżenia, więc chroni je prawo natury rzeczy. Natomiast no, są to osoby, które z relacji świadków, jak wynika z relacji świadków, brały na różnych etapach udział w przygotowaniach do tej zbrodni, która była planowana, którą przygotowywano przez przynajmniej od czerwca do tego feralnego 1 września. Są to osoby, które albo udzielały jakiejś pomocy, albo też no, jakoś miały w tym wziąć udział, lecz nie znaleziono dowodów, no, twardych dowodów na to, wystarczających do tego, żeby postawić im zarzuty. Także no tyle mogę powiedzieć. Znaczy, relacje z procesów dosyć obszerne można znaleźć w internecie, także na stronie jarek-śledczy.pl, która jest poświęcona sprawie Ziętary. No tyle mogę powiedzieć, natomiast no, jest to jeszcze kilka osób, które na pewno miały korzyści z tego, że Jarosława Ziętarę zabito, prawda? Są to ludzie, którzy prowadzili przestępcze interesy, które Jarek Ziętara tropił i które chciał ujawnić. Są to ludzie, którzy no, niewątpliwie ta śmierć pozwoliła im dalej te swoje przestępcze interesy prowadzić. Czy kiedykolwiek te osoby trafią na ławę oskarżonych? No, tutaj mam dużą wątpliwość. Śledztwa w zasadniczych wątkach zakończyły się. Prokuratura no tak czy tak zrobiła bardzo, bardzo wiele, bo po tylu latach doprowadzić chociażby do postawienia zarzutów, do aktów oskarżenia to jest dużo. Natomiast no, ten niedosyt z pewnością pozostaje, no ale no, klamka nie zapadła jeszcze. Usłyszeliśmy ostatnio przy okazji zamknięcia jednego z wątków zakończenia, że cały czas są prowadzone działania operacyjne, sprawa jest cały czas pod nadzorem i w zainteresowaniu Prokuratury Krajowej, tak więc no, mam jeszcze pewną nadzieję. Po latach ruszył proces Aleksandra Gawronika, który jest oskarżony o podżeganie do zabójstwa Jarosława Ziętary. Jaka jest twoim zdaniem właśnie jego rola w tej całej historii? Czy to jest możliwe, że tak naprawdę jest to osoba zupełnie niewinna? Znaczy no, ja raczej ufam prokuraturze, ufam tym, którzy prowadzili śledztwo i ufam materiałom dowodowym zebranym w tej sprawie. Przypomnę, że one były weryfikowane nie tylko przez prowadzących śledztwo, ale także przez sądy, które które wydały zarówno postanowienie o aresztowaniu Aleksandra G., jak i później podtrzymały i odrzuciły jego zażalenie. Aleksander G., tutaj dodam, odpowiada z wolnej stopy oraz dwie osoby w drugim wątku oskarżone z wolnej stopy po zamianie tymczasowego aresztu na poręczenia majątkowe. Natomiast ten materiał dowodowy zebrany w śledztwie, sprawdzony przez sąd, jak i też tutaj na bieżąco analizowany podczas procesów, jest mocny, a wręcz powiedziałbym, że ten proces dostarczył jeszcze mocniejszych dowodów niż to, co prokuratura zgromadziła w samym śledztwie. Wielu świadków w procesie Aleksandra G. znacznie, że tak powiem, podało różne okoliczności poszerzające zakres wiedzy uzyskanej w śledztwie. Także ja myślę, że tutaj raczej nie mam wątpliwości co do tego, że ten wyrok wskazujący zapadnie, przynajmniej w pierwszej instancji. Mhm. Krzysztofie, a powiedz, co wiadomo w sprawie tego, dlaczego do tej pory nie odnaleziono ciała Jarosława Ziętary? Czy ta teoria o tym, że jego ciało zostało rozpuszczone w kwasie, jest tą, w którą też ty wierzysz, którą uznajesz za najbardziej prawdopodobną? To nie jest teoria, to nie jest, że ja sobie coś wymyśliłem, prawda? To jest w relacjach świadków, w relacjach pośrednio, bezpośrednio kilku osób, które mówiły o tym, jak tą całą zbrodnię zaplanowano, jak ją zrealizowano, prawda? Że poczynając od porwania, udając funkcjonariuszy policji, prawda? Używając pojazdu udającego radiowóz, do którego Jarek Ziętara wsiadł, będąc przekonany, że ma do czynienia z funkcjonariuszami policji, poprzez jego przetrzymywanie, wydobywanie od niego informacji, które miał uzyskać w trakcie swojego prawie rocznego dziennikarskiego śledztwa, jak i też później na zaplanowanym zgładzeniu. Mowa jest, mówią o tym świadkowie, że był przygotowany zarówno środki chemiczne, jak i miejsce do tego, żeby to zrealizować, jak i później mowa jest z różnych szczątkowych relacji też świadków o tym, że pozostały potem jakieś fragmenty kostne, które zostały później rozproszone, gdzieś rozrzucone, żeby całkowicie uniemożliwić ewentualne odnalezienie zwłok. Tutaj zwłoki w każdym zabójstwie, szczątki ofiary są kluczowe są kluczowym materiałem dowodowym, prawda? Bardzo często w oparciu o zwłoki można dotrzeć do sprawcy, prawda? Ponieważ zostają jakieś ślady, zostają jakieś materiały, które kryminolodzy mogą wykorzystać do określenia sprawcy, do potwierdzenia jego udziału. Dlatego też ta zbrodnia na dziennikarzu, tak dobrze zaplanowana, z dużym wyprzedzeniem, ona w tym swoim scenariuszu uwzględniała to, żeby tych zwłok całkowicie pozbyć się, żeby uniemożliwić zarówno potwierdzenie udziału kogoś w tej zbrodni, jak i też chodziło o stworzenie wątpliwości, że do zbrodni tej w ogóle doszło, prawda? Niektórzy mówią, nie ma ciała, nie ma zwłok. Nie jest to prawdą. Niejednokrotnie zapadały już wyroki skazujące, gdy nie było zwłok ofiary. Natomiast niewątpliwie brak zwłok, brak ciała jest dużym utrudnieniem i planując zabójstwo dziennikarza, jak najbardziej to był istotny element planu zbrodni. I tutaj nie mam co do tego wątpliwości, że niestety to udało się zleceniodawcom, realizatorom tej zbrodni. Udało im się tego dokonać, niestety. Krzysztof M. Kaźmierczak, dziennikarz śledczy i kolega Jarosława Ziętary, był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję również Państwu za uwagę. Do zobaczenia po krótkiej przerwie.